Pola Nadziei, czyli kampania prowadzona przez hospicjum Homo Homini na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową, nie zwalnia tempa. Symbolem Pól Nadziei są sadzone jesienią, a kwitnące wiosną żonkile. W Jaworznie kwiaty sadzone są już od wielu lat. Kampania Pól Nadziei, w której uczestniczą od 2005 roku, odbywa się dwuetapowo. W październiku obsadzamy pola żonkilowe na terenie całego miasta i w wszystkich placówkach oświatowych, po to by wiosną piękne żonkile wyrosły na terenie całego naszego miasta. Kampania ma uwrażliwić społeczeństwo na chorobę i cierpienie ludzi żyjących w najbliższej okolicy. Ma też na celu edukację społeczną. Pola Nadziei mają za zadanie właściwie działają w kilku płaszczyznach. Po pierwsze, przypominają, że jest takie hospicjum, które zajmuje się ludźmi w potrzebie, czyli pacjentami chorymi na chorobę nowotworową i ich rodzinami, ale także ma za zadanie zaznajomienie społeczeństwa każdego wieku, czyli i dzieci w przedszkolach, dzieci w szkołach i dorosłych, o możliwości pomocy i bycia przy chorym. Dziś pracownicy i wolontariusze hospicjum w asyście uczniów szkoły podstawowej nr 20 oraz prezydent Jaworzna Moniki Bryl wkopali cebulki żonkili w specjalnie przygotowaną rabatkę. Dzieci były bardzo zainteresowane. W naszym klubie jest około 20 dzieci. Akurat specjalnie starałam się, aby zabrać te dzieci najmłodsze, aby je wdrożyć w wolontariat i przedstawić im, na czym polega akcja charytatywna dla hospicjum Homo Homini. Choć do wiosny jeszcze daleko, warto czekać na efekty dzisiejszych prac.